Pierwsza połowa spotkania kończy się wynikiem 19-14 dla gospodarzy. Wynik końcowy również po myśli MKS-u 32-29. Trener nie do końca zadowolony postawą zawodników. Niemniej cenne punkty wędrują na konto MKS-u. Obiecane po zeszłym spotkaniu męskie rozmowy pomogły? Nie, kompletnie nie. Zespół zagrał tragicznie, jak i w obronie, jak i w ataku. Mnóstwo błędów. Wydawało się zawodnikom, że można to sobie 60 minut przejść obok meczu i zaliczyć zwycięstwo. Nie można sobie pozwolić. Drużyna, która w tej tabeli zdobywa 28 bramek. To znaczy świadczy, nie ma kompletnie obrony. Kompletnie nie ma obrony i to ich po prostu bardziej się są skupieni na zdobywanie bramek, a niestety w piłce ręcznej, żeby zdobyć bramkę najpierw i wygrać mecz, najpierw trzeba cokolwiek obronić. A jak ocenia pan atak? Czy nie było tu trochę akcji takich pod widownię? Nie. Ja starałem się pewne rzeczy ustawić. Mieli grać to, co umieją grać. Niestety, jak i w obronie, wcześniej powiedziałem o obronie, mówimy teraz o ataku. W ataku również zespół nic nie zagrał, tak jak powinien. W związku z tym jakieś zmiany będą w przyszłym spotkaniu? Nie, póki się sami nie podniosą do tego, bo nie o to mi chodzi, żeby zmienić zawodników, bo to też nie jest lekarstwo, ale sami się muszą przemyśleć to, co robią złego i jeżeli tego nie poprawią, to co sobie wymarzyli, zakończy się już w pierwszej rundzie. Następne spotkanie? Za tydzień jedziemy do Tczewa, w grudniu zagramy za 2 tygodnie z Tytanią Wejherową.